idą jak do ognia. Chodź, 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 chodź. W gołębnikach posypane. Gołębie się zerwały. Poszły. Już drugi raz latają dzisiaj. Pomimo nawet złączenia się z jakimś obcym stadem, komplet zjawił się w gołębniku. Także żaden gołąb nie odszedł. Po prostu z innymi gołąbkami, tylko wszystkie grzecznie wróciły do domu. No, będą latać. Będą latać dzisiaj długo. Pogoda super, bo nie ma takiego słońca, nie jest gorąco, więc lata się super. Zresztą wiem sam po sobie, bo ja ciągle latam, kurwa. Ja ciągle latam. Latam tu, latam tam. Latam wszędzie. I moje gołębie też latają. Chodzą pięknie. Zwarte stado. Bardzo rzadko się zdarza, żeby się któryś tam gdzieś wyłamał, odszedł gdzieś czy coś. Nie ma. Chodzą. Miodzio. Idą, idzie armia. Chodź, 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 chodź. A ty wlazłeś i co? Czekasz, aż się będziesz ze mną parował, tak? I takiego tu mamy dziada małego. Awo, 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 paruje się ze mną. Chodź, 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 chodź. Awo, 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 awo. Hehehe, obóz. No chodź, awo, 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 awo. Nie wiem, czy to będzie samiec, czy samica. Awo, awo. Zachowuje się jak samiec, ale samica też tak fajnie. Dobrze, idziemy zobaczyć, co tam na zewnątrz. Zbliżają się do lądowania. Eskadra Hornet. Chodź, 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 chodź. Chodź. Lądowanie to najlepszy moment. Wtedy hodowca jest szczęśliwy, bo gołąbki jak lądują, a są wszystkie, to jest bardzo szczęśliwy oczywiście. Chodź, 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 chodź. Chodźcie, chodźcie, chodź, 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 chodź. A tam, chodź, 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 a
dupie mnie mają. Chacz, 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 chacz. Godzina z która? Po siódmej. Poczekam aż siądą. Bo to jest chyba najlepszy moment. Kiedy będą siadać oczywiście. Nie straciła się, nie, jeden gołąbek się stracił. To muszę tutaj powiedzieć, muszę przyznać. Stracił mi się tylko jeden gołąbek z młodych gołębi. Ale już od początku widziałem, że będzie z nim coś nie halo. Ponieważ gołąb był bardzo chudy, mały taki. No taki po prostu się wykluł, nie wiem. I na drugim chyba, czy trzecim oblocie się stracił. Po czym dzwonił do mnie facet, że ma gołębia. No i co ma z nim zrobić i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście procedury wiadomo, nie? I zleciałeś jakieś blokowce zaś. Matko jedyna. Co za syf. No czekamy, czekamy. A czekamy, poczekamy sobie. Działeczka pięknie wygląda. Zielono. Po prostu super. Oczywiście nie całe stado wyleciało, bo byłoby ich wtedy 80. Większość została, znaczy większość, no tutaj w gołębniku starych zostało trochę gołąbków. Chodź, 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 chodź. Te blokowce zwabiły i teraz poszły trochę wyżej te gołębie. Tam jakiś jeden oderwał się, maruder leci. Widzę. Zajrzymy do tych starych gołębi. Tutaj mam 30 sztuk zostało tych gołębi. Znaczy tutaj było 26, ale z rozpłodu przeniosłem tutaj dwie pary, ponieważ po prostu te gołębie wcześniej, które tutaj przeniosłem z rozpłodu, one tutaj były, więc tu mają dobrze. Na gądzia, da gądzia, da goń. No, tu mamy samczyka pięknego DV-a. Na obrączce z 2015 roku. Super gołąbek. No, także tutaj lęgi oczywiście zakończone. Ja tam jeszcze daję im wysiadywać jajeczka, po czym potem zabieram te jajeczka i daję plastikowe, tak żeby potem one automatycznie same samice schodzą. O, mamy lądowanie, mamy lądowanie. O, trzeba zauważyć. O, jeden wpadł nawet do krzaków. Chacz, 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 chacz. No i tak sobie tutaj. O, i mamy pięknie. Siadają. A ty co tam się, co ci się to porobiło, ty? Co ci się to porobiło? Osłabłeś? Nie wyrobił i wpadł do krzaków. No przecież w takim dużym stadzie znaleźć swoje miejsce to też jest wiadoma sprawa. Nie jest tak łatwo. No i przyszły. Troszkę starych gołębi.
No i oczywiście komplet młodych. Nie komplet, bo 4 w gołębniku, 3 ostatnie młodziki odsadzone. Uczą się jeść, pić. Znaczy one już umią, ale sobie siedzą, ja ich nie puszczam. Co to się stało? Czego one się tak boją? Muszę to sprawdzić. Bo coś tutaj mnie... Muszę to ogarnąć. Coś je tutaj straszy. Już tak 2 razy się zerwały. Idę zobaczyć za ten, za gołębniki, co się tam ogarnia. Co to tu było? Nic tu nie ma, ty! Nic tu nie ma! Czego się tak boicie? Czego się tak boicie? Nic tu nie ma! Nic tu nie ma! Czego się tak boicie, co? Czego się tak boicie? Chodź, 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 chodź. Mają posypane, ale one rano, jak się obudziły, to jeszcze trochę miały w karmnikach. Pojadły pewnie tą resztę. Bo zauważyłem, że tam u młodych trochę jeszcze zostało. Aha, już wiem, co było. Jastrząb. 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 Tylko, że on tutaj polował, to nie ten jastrząb duży, tylko ten krogulec. Polował, tu widzę, na młode mazurki. No i dlatego taki popłoch. No to wszystko jasne. Dlatego taki popłoch. Dobra, idziemy. Krogulec tutaj lata i poluje na małe, na młode mazurki. One tutaj u sąsiadów widziałem w budkach lęgowych. Ja też mam taką budkę. One tu w tych budkach lęgowych się po prostu lęgły. No i miały dużo młodych, te mazurki. I te młode jeszcze takie nieporadne po prostu gdzieś tam sobie fruwają i te krogulce oczywiście atakują. Dobrze, przyszła reszta. Jeszcze tu mi 2 latają. 2 młódki. No chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. No i pięknie. Pięknie przyszły, zaczynają się już wypierzać. Mają już, niektóre tu już wyglądają poważnie. Wola już upierzone, srebrne czy złote. No. Chodźcie jeść, chodźcie, 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 chodź, 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 chodź. Ale nie ma szans. Nie ma szans na jedzenie, jak rano w karmniku trochę zostaje, to jest lipa. Nigdy tak nie róbcie, szczególnie młodzi hodowcy. Pamiętajcie, żeby tak nie zostawiać jedzenia. Gołębie mają zjeść to, co mają zjeść. Najlepiej łyżeczkować. Odmierzać tą porcję. Tyle i tyle, koniec. Wiadomo, że można zostawić tam troszkę więcej, żeby... No bo jeden gołąb zje tyle, jeden tyle. Ale mniej więcej starać się tą karmę tak dozować, żeby po prostu... żeby nie przekarmiać, ale też żeby te gołębie zjadły wszystko, bo później jest w ogóle masakra. Pupilek, chodź do pana, chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź do mnie, chodź. Tutaj mam takiego pupila. Przychodzi na rękę. Ja tu widzę, że już go jakiś młody samczyk zaczyna atakować. Nie, to samiczka będzie. No, te gołębie zaczynają się parować już po prostu. Młode z pierwszego lęgu już zaczynają się parować. Chodź, chodź, chodź. Chodź pupilek do mnie, chodź. Ja wiem, czym można byłoby go zbawić. Oczywiście podając mu troszkę kukurydzy. No dobra, zrobimy to. Aha. Tak, ja tutaj teraz ostatnio posypiam sobie. Posypiam. No, śpię tu. Dobra. Tu mam karmę lotową przygotowaną, całą beczkę. Oczywiście na loty, ale to ja tam trochę mogę ukraść, nie? Ja może mu ukraść. Może do jakiegoś pojemnika bym to właśnie wziął. Żeby nie było. Dobra, idziemy tam po... Postaramy się zwabić tego ułudzone ręki. No i dobra. Chodź, 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 chodź. Chodź, pupilka, chodź. Chodź do mnie, chodź, 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 chodź. 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 Chodź, chodź, chodź.
No chodź, chodź, chodź do mnie. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Tutaj mamy pięknego samca po tym defale takim pstrym. Nazwałem tego gołębia, on poleciał, kurczę, stary mi tu się wpierdziela. Uciekaj stąd, to nie jest twój gołębnik. Chodź, 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 chodź. Zauważyłem ten gołąb tutaj właśnie, którego tutaj wam chciał zaprezentować. O, on tutaj jest. Chodź, 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 malutki, chodź, 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 chodź. Może jak zleci, to wam go potem pokażę. To jest gołąb, który bardzo, bardzo długo, bardzo długo... Oj, leci mój pupilek do mnie. No, to jest gołąb, który bardzo długo lata. W sensie długo utrzymuje się w powietrzu. I po prostu... będzie to gołąb, wydaje mi się, na... Chodź, 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 pupilka. No, pupilka przyszła do mnie. Przyszła. Przyszła tu do mnie. Chodź, 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 chodź. Ja go nazwałem motyl. Dlatego, że ma ten ogon taki jak... No i nawet tu przyszedł do nas, proszę. Po takim wielkim defale, którego miałem w rozpłodzie, a którego tutaj przyniosłem do tego gołębnika lotowego, to właśnie to jest ten gołąb, młodzik. I bardzo, bardzo ładnie się spisuje. Na oblotach oczywiście, bo chociaż po tym pierwszym treningu też trudno cokolwiek wywnioskować, nie? Ale no chodźcie, 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 macie. Mać, 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 pupila, pupila. No i tak, ała, Jezus Maria. I tak to, no tak to fajnie, to wszystko się u mnie odbywa. No bo muszę powiedzieć, że ludzie, dużo hodowców mówi, żeby nie kormić, teraz nie przykarmiać, kukurydza i tak dalej, i tak dalej. Ja się tego nie boję, bo te gołębie i tak już są rozpierzone, i tak tracą te lotki, i tak tracą. I nie szłoby tego powstrzymać, czy to pszenicą, czy jęczmieniem, czy czymkolwiek. Po prostu te gołębie muszą się wypierzyć i koniec, nie? No i tutaj w tej kwestii po prostu nie zdziałam już nic, nie? Więc teraz już po prostu karmię, no. One nie dostają regularnie, one tak tylko z ręki dostają po prostu troszkę kukurydzy, troszkę jakichś tam innego pożywienia, nie? Takiego lepszego, nie? No chodź motylek, no tu jest ten motylek. No, bardzo ładnie się spisuje, muszę powiedzieć. Tak na oblocie lata, bardzo długo lata, inne gołębie po prostu już siądą, a on jeszcze sobie tam gdzieś potrafi polatać, także o i tutaj pupila, pupila, nie macie, macie, pojedzcie sobie, tak, tu wam to schowam, żebyście się nie nażarły za dużo. No. Tutaj roczny ten, czekajcie, no tutaj pół